kokieteryjnie nie dygnęła przed braćmi, blisko podeszła do młodszego, swojego małżonka, i powiedziała półszeptem, ale usłyszał brat starszy: mężu, wybacz mi, ale teraz odejdę, powinnam się położyć, coś ty, niemądra, nagle na odpoczynek ci się zebrało. Mamy drogiego gościa, mojego rodzonego brata, a ty, nie ja, kręci mi się w głowie, a do tego trochę mnie mdli, co mogło się stać mojej zabieganej żoneczce, być może sam jesteś przyczyną, przypuszczam, że znów się dziecko u nas urodzi, uciekając, powiedziała z uśmiechem staruszka, wybacz mi, bracie, winił się młodszy przed starszym, nie zna ceny mądrości, zawsze była wesoła, i na starość też wesołkiem pozostała. Mędrzec nadal tkwił w zamyśleniu. Jego zamyślenie przerwał szum dziecięcych głosów. Usłyszał je me. Drzec i rzekł, wielkiej mądrości powinien doświadczyć każdy człowiek. Jak wychowywać dzieci, by były szczęśliwe i sprawiedliwe we wszystkim, opowiedz, mądry bracie, pragnę uczynić szczęśliwymi moje dzieci i wnuki. Patrz, weszły tutaj moje hała, śliwe wnuczęta. Dwóch chłopczyków nie starszych niż 6 lat i dziewczynka prawie 4-letnia stali w drzwiach i sprzeczali się ze sobą. Starając się uciszyć maluchy, młodszy brat pospiesznie powiedział, szybko mówcie mi, co się tam u was stało, hałaśnicy, i nie przeszkadzajcie nam w biesiadzie, oj, wykrzyknął mniejszy chłopiec, dwóch dziadków z jednego się zrobiło. Gdzie nasz, a gdzie nie nasz? Jak to rozstrzygnąć, przecież tu nasz dziadulek siedzi, nie widzicie, maleńka dziewczynka podbiegła do młodszego z braci, przytuliła się policzkiem do nogi, szarpnęła go za brodę i zaszczebiotała, dziadulek, dziadulek, spieszyłam do ciebie sama, aby pokazać, jak nauczyłam się tańczyć, a oni się do mnie przyczepili. Jeden chce z tobą rysować, widzisz, przyniósł kredę i drewnianą tabliczkę, a drugi niesie flet i dudę, chce, żebyś mu na nich pograł. Dziadulku, dziadulku, a przecież ja pierwsza do ciebie zamierzałam pójść. Powiedz im, tak właśnie im powiedz. Odpraw ich stąd, dziadulku, wcale nie, szedłem pierwszy, żeby porysować, a mój brat dopiero później zdecydował się pójść, żeby pograć na flecie, wtrącił wnuk z drewnianą tabliczką, jest was dwóch dziadków, rozstrzygnijcie więc, szczebiotała wnuczka, które z nas szło pierwsze. Tak to zróbcie, żeby wyszło, że to ja byłam pierwsza, bo jak nie, to się rozpłaczę. Z uśmiechem i smutkiem patrzył na wnuczęta mędrzec. Przygotowując mądrą odpowiedź, zmarszczył czoło, ale nic nie odpowiedział. Zakłopotał się młodszy brat i, nie pozwalając przedłużyć się powstałej pauzie, prędko wziął flet z dziecięcych rąk i, nie zastanawiając się, rzekł, w ogóle nie ma powodu do waszego sporu. Tańcz, moja piękności, i żywe srebro, a ja podegram twojemu tańcowi na flecie. Na dudzie pomoże mi grać mój mały muzyk, a ty, malarzu, narysuj, co dźwięki muzyki naszkicują, i jak balerina swój taniec wykonuje, też namaluj. Teraz szybko wszyscy razem do dzieła, młodszy brat wspaniałą i radosną melodię wydobył z fletu. Przejęte wnuki mu wtórowały, każdy wykonując to, co najbardziej lubi. Na dudzie starał się nie spóźniać w melodii wielki, w przyszłości znany muzyk. Jak baletnica skakała cała rozpromieniona maleńka, przedstawiając swój taniec. Przyszły malarz w radości malował swój obraz. Mędrzec milczał. Uświadomił sobie. Kiedy zabawa się skończyła, podniósł się, pamiętasz, mój młodszy bracie, stary ojca klin i młotek. Daj mi je, chcę swój główny wykład w kamieniu wyciosać. Teraz odejdę i chyba już nie wrócę, nie zatrzymuj mnie i nie czekaj, odszedł starszy brat. Siwy mędrzec podszedł ze swoimi uczniami do kamienia, który omijała ścieżka. Ścieżka nawołująca wędrowców do mądrości daleko od swego domu. Dzień przeminął, nastawała noc. Siwy mędrzec pukał, dłubał w kamieniu napis. Kiedy ukończył osłabiony siwy starzec, uczniowie jego przeczytali na kamieniu taki napis, czego szukasz, wędrowcze, wszystko w sobie niesiesz, więc nie znajdując nowego, tracisz z każdym krokiem. Anastazja zamilkła, opowiedziawszy baśń, i pytająco popatrzyła mi w oczy, co zrozumiałem z tej baśni? Chyba sobie myśl, zrozumiałem z tej baśni, Anastazjo, że wszystkie mądrości, o których opowiadał starszy brat, młodszy we własnym życiu czynił. Jednak nie bardzo rozumiem,
Kto nauczył młodszego brata tych wszystkich mądrości? Nikt. Wszystkie mądrości wszechświata istnieją w każdej ludzkiej duszy od momentu stworzenia. Tylko mędrcy sprytnie sobie na korzyść mędrkują i w ten sposób oddalają duszę od najważniejszego, Tylko co jest najważniejsze? Już dziś każdy może budować dom. Najistotniejsze jest to, Władimirze, że już od dziś każdy może budować dom. Sobą odczuwać Boga i żyć w raju. Tylko jedno mgnienie oddziela od raju żyjących dzisiaj na ziemi ludzi. Świadomość istnieje wewnątrz każdego. Kiedy nie przeszkadzają świadomości postulaty, wtedy, Władimirze, popatrz, Anastazja nagle się rozweseliła, chwyciła mnie za rękę i poprowadziła na brzeg jeziora, gdzie ziemia była naga, tłumacząc w biegu, zaraz, wszystko zrozumiesz, ty oraz wszyscy ludzie zaraz zrozumieją, czytelnicy moi i twoi sobą sedno ziemi określą. Uświadomią sobie swoje przeznaczenie, zaraz, Władimirze, zaraz. W myślach będziemy budować dom. I ty, i ja, i wszyscy. I uwierz mi, zapewniam cię, że myśl każdego zetknie się z myślą Boga. I otworzą się drzwi do raju. Idźmy, szybciej. Narysuję tobie kijkiem na brzegu. Razem zbudujemy dom z tymi, którzy zetkną się w przyszłości z napisanymi przez ciebie wersami. W jedność zleje się ludzka myśl. Ludzie mają zdolność Boga, aby urzeczywistniać swoje pomysły. I nie jeden dom stanie na ziemi. W tych domach każdy będzie mógł wszystko zrozumieć. Sam będzie mógł odczuwać i rozumieć dążenie boskiego marzenia. Będziemy budować dom. Oni, ja i ty, poczekaj, Anastazjo. Istnieje wiele rozmaitych projektów domów zamieszkiwanych przez współczesnych ludzi. To jaki sens jest w tym, że zaproponujesz kolejny, Władimirze, ty nie tylko mnie słuchaj, ale poczuj wszystko to, co narysuję i w myślach sam dokończ ten projekt i niech każdy go ze mną maluje. O, Boże! Ludzie, chociaż spróbujcie, błagam. W jakimś radosnym uniesieniu Anastazja jakby płonęła, wołała do ludzi i tym budziła we mnie coraz większe zainteresowanie swoim projektem. Na początku wydawał mi się szalenie prosty, a jednocześnie powstawało uczucie, jakby pustelnica odkrywała przed wszystkimi niezwykłą tajemnicę. Cała tajemnica była zawarta w niezwykłej prostocie. Ale jeśli mówić po kolei, to wyglądało tak. Anastazja kontynuowała, najpierw wybierz ze wszystkich dobrych miejsc na ziemi swoje, takie, które się tobie spodobało. Miejsce, w którym chciałbyś żyć i zapragnąłbyś, żeby twoje dzieci też tu swoje życie przeżyły. I zostaniesz w dobrej pamięci prawnuków. W tym miejscu klimat powinien być przychylny dla ciebie. W tym miejscu hektar ziemi weź dla siebie na wieki, ale nikt nie może teraz wziąć ziemi na swoje życzenie. Ziemię sprzedaje się tam, gdzie chcą ją sprzedawać, no, niestety, tak wszystko się teraz odbywa. Taki obszerny jest twój kraj, a nie ma w nim nawet hektara twojej własnej ziemi, gdzie mógłbyś dla swoich dzieci, potomków własnoręcznie stworzyć rajski zakątek, jednakże czas rozpoczęcia budowy już nadszedł. Ze wszystkich istniejących przepisów można wykorzystać najbardziej odpowiednie, nie znam oczywiście wszystkich przepisów, ale jestem pewien, nie ma żadnej ustawy zezwalającej na posiadanie przez każdego jakiejkolwiek ilości ziemi na wieki. Dają w dzierżawę farmerom nawet dużo hektarów, ale na nie dłużej niż 99 lat, no, cóż, początkowo można wziąć na krótszy termin, ale pilnie należy przygotować odpowiednią ustawę, aby każdy posiadał ojczyznę i ziemię. Od tego zależy rozkwit państwa, a jeśli nie ma takiej ważnej ustawy, to trzeba ją stworzyć, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Przepisy ustanawia Sejm, dlatego trzeba wprowadzić poprawkę do konstytucji, albo nawet zmienić cały artykuł. A w Sejmie partie spierają się ze sobą i nijak nie mogą podjąć decyzji o ziemi, jeśli nie ma takiej mocnej partii, która mogłaby ustawowo zapewnić każdemu ojczyznę, to koniecznie trzeba ją stworzyć, a niby kto ma to zrobić, ten, kto przeczyta o stworzonym domu i uświadomi sobie, co znaczy posiadać ojczyznę dla każdego żyjącego dziś człowieka i przyszłości całej ziemi, no, dobrze, z tymi partiami. Lepiej powiedz o swoim niezwykłym domu. Ciekawi mnie, co nowego możesz wnieść do projektu. Załóżmy, że ktoś otrzyma hektar ziemi.
Nie rajski, ale jakiś tam porośnięty zielskiem, bo lepszego, podejrzewam, nie dadzą. Stoi więc na swoim hektarze i co dalej, Władimirze? No, pomyśl sam, pomasz też trochę. Co byś najpierw zrobił, gdybyś stanął na swojej ziemi? Płot. Najpierw, no, najpierw trzeba wszystko oczywiście ogrodzić płotem, bo kiedy zaczniesz zwozić materiały na budowę willi, mogą je porozkradać. Również jak coś wysiejesz, to później mogą kraść urodzaj. A może masz coś przeciwko ogrodzeniu? Nie mam nic przeciwko. Przecież nawet wszystkie zwierzęta znaczą swoje terytorium. Ale z czego chcesz zbudować ten płot? Jak to z czego? Z desek. Nie, poczekaj, z desek może być trochę za drogi. Na początek trzeba wkopać słupki i dookoła owinąć kolczastym drutem. A później na pewno już z desek, żeby nie było widać, co się dzieje za płotem, a ile lat może stać taki płot z desek bez remontu. Jeżeli drewno będzie odpowiednie, pomalowane albo pociągnięte oliwą, a słupki znajdujące się w ziemi będą dobrze osmolone, to z 5 lat wytrzyma na pewno, a może nawet dłużej, a potem trzeba będzie go podremontować i pomalować, aby nie zgnił. Wychodzi na to, że będziesz zmuszony stale opiekować się tym płotkiem, a twoim dzieciom i wnukom jeszcze więcej dostarczy kłopotu. Nie byłoby lepiej tak to wszystko urządzić, żeby i dzieciom nie sprawiać kłopotu i nie martwić ich wzroku gnijącym ogrodzeniem. Pomyślmy dalej, jak zrobić trwalszy i długowieczny płot, aby twoi potomkowie mogli cię wspominać dobrym słowem. No, właśnie, można zrobić trwalszy. Kto by tego nie chciał? Na przykład można zbudować słupy z cegieł oraz ceglany fundament, a pomiędzy słupami zrobić żeliwne kraty, one nie rdzewieją. Taki płot może wytrzymać nawet 100 lat. Ale stać na niego tylko najbogatszych. Wyobraź sobie hektar ziemi, przecież to jest 400 metrów obwodu. Na taki płot nie 1000 rubli pójdzie, a może nawet obrócić się w miliony. Ale za to będzie stał przez te 100, 200 lat, albo nawet więcej. Kraty można upiększyć jakimiś rodowymi znakami. Potomkowie będą patrzeć i wspominać pradziada, a wszyscy naokoło będą im zazdrościć. Zazdrość nie jest dobrym uczuciem, na pewno zaszkodzi, no, nic już nie poradzisz, przecież mówię ci, że niewielu stać na ogrodzenie dobrym płotem hektara ziemi, należy więc wymyślić inny płot. Jaki? Może sama coś zaproponować, nie lepiej byłoby, Władimirze, zamiast wielu słupków, z czasem gnijących, wysadzić drzewa, drzewa? I co, do nich potem przymocować, po co przybijać? No, popatrz, w lesie rośnie wiele drzew, i od 1,5 do 2 metrów od siebie znajdują się ich pnie, tak, tak rosną, ale pomiędzy nimi są dziury. Nie uczynią więc płotu, ale pomiędzy nimi można wysadzić krzaki nie do przebycia. Popatrz dokładniej, wyobraź sobie, jaki to może być piękny płot. U każdego będzie on trochę inny i każdy będzie przyjemny dla wzroku, a potomkowie przez wieki będą wspominać twórcę tego wspaniałego płotu, który na remont też nie będzie zabierał im czasu i będzie dla nich jak najbardziej korzystny. Nie tylko ogrodzenie będzie jego funkcją. U jednego będzie płot z brzuzek rosnących rządkiem, u drugiego z dębu, a ktoś inny jeszcze w twórczym porywie zrobi swój płot kolorowy jak w bajce, jak to, kolorowy, posadzi różnokolorowe drzewa. Brzuski, klon, dąb i cedr. Wplecie jarzębinę z gronami płonącymi czerwienią, a jeszcze pomiędzy wsadzi kalinę i znajdzie miejsce dla bzu i forsycji. Przecież wszystko można przemyśleć od początku. Każdy powinien poobserwować, co rośnie na pagórku, jak kwitnie wiosną, jak pachnie i jakie ptaki do siebie zaprasza. Twój płot będzie śpiewający, błogo pachnący i nigdy nie zmęczy twego wzroku, z każdym następnym dniem zmieniający odcienie swoich obrazów. To wiosennym kwieciem się obleje, to jesiennym kolorem zapłonie, ależ, Anastazjo, jesteś jak poetka. Zwykły płot, a tak pięknie wszystko przedstawiłaś. Wiesz, bardzo mi się spodobało takie podejście. Jak ludzie mogli wcześniej nie wpaść na coś takiego? Malować go nie trzeba, ani remontować. A kiedy drzewa wyrosną już duże, można je wykorzystać na opał, a w zamian wysadzić nowe, zmieniając obraz, jakby rysując, tylko bardzo długo trzeba będzie sadzić taki płot.
Jeśli co 2 metry wsadzić drzewo, to trzeba wykopać 200 dołków dla sadzonek, a jeszcze krzewnik trzeba pomiędzy nimi wysadzić. A technika? Oczywiście uznasz, że nie można się nią posiłkować, wręcz odwrotnie, Władimirze. Przy realizacji tego projektu nie ma sensu jej odrzucać. I wszystko, co jest przejawem ciemnych sił, należy skierować ku jasnym. Żeby jak najszybciej wprowadzić w życie wymyślony projekt, można przejechać pługiem po obwodzie działki i posadzić sadzonki. Jednocześnie wysadzić sadzonki i nasiona krzewów, które zdecydujesz się umieścić pomiędzy drzewami. A następnie ponownie przejechać obok pługiem i zawalić ziemią. Kiedy ziemia będzie jeszcze nie ubita, poprawić i wyrównać w niej każdą sadzonkę. Świetnie, przecież tak przez 2 lub 3 dni samemu można taki płot wznieść. Słusznie, szkoda tylko, że taki płot, zanim wyrośnie, nie będzie przegrodą dla złodziei. Będziemy musieli długo czekać, zanim wyrośnie. Dąb, cedr rosną przecież bardzo wolno, ale bardzo szybko rosną brzoza i osika, pomiędzy nimi bardzo szybko wyrośnie krzewnik. Jeżeli ci się spieszy, sadzonki drzew można wsadzić już 2-metrowe. Kiedy brzuska wyrośnie i będzie można ją ściąć na potrzeby gospodarstwa, to dorastające cedr i dąb już ją zastąpią. No, dobrze, można się zastanowić nad tym żywym płotem, idea bardzo mi się spodobała. A teraz powiedz mi, jak wyobrażasz sobie konstrukcję willi na działce, a może najpierw zaplanujemy działkę, Władimirze, co masz na myśli? Grządki dla pomidorów, ogórków i ziemniaków. Przecież tym zajmują się przeważnie kobiety. Mężczyźni budują dom. Myślę, że od razu powinno się budować jeden wielki dom, szykowną willę w europejskim stylu, żeby potomkowie, wnuki dobrym słowem nas wspominali. Następny domek trochę mniejszy dla służby. Działka jest przecież duża i trzeba na niej pracować, jeżeli, Władimirze, wszystko prawidłowo zostanie urządzone od początku, to pracownicy nie będą ci potrzebni. Z wielką przyjemnością i miłością wszystko z otoczenia tobie, twoim dzieciom i wnukom będzie służyło, czy to możliwe, żeby u kogokolwiek było coś takiego, nawet u twoich ukochanych działkowiczów? Oni mają po 5, maksymalnie 6 arów i w każdy weekend od rana do wieczora na nich pracują. A tu hektar. Przecież samych nawozów i obornika nie mniej niż 10 samochodów trzeba co roku na niego nawieźć. Kupy obornika trzeba po całej działce rozrzucić i przekopać, bo w przeciwnym razie nic dobrze nie urośnie. Trzeba jeszcze dodawać różnych nawozów sprzedawanych w workach w specjalistycznych sklepach. Jeżeli się nie nawiezie, ziemia stanie się nieurodzajna. Przecież wiedzą o tym agronomowie zajmujący się naukowo uprawą ziemi i ogrodnicy przekonali się o tym we własnym doświadczeniu. Mam nadzieję, że zgodzisz się, iż ziemię należy nawozić. Oczywiście ziemię powinno się wzbogacać, ale niekoniecznie trzeba siebie przy tym trudzić. Bóg wszystko tak wcześniej pomyślał, żeby bez żadnego żmudnego wysiłku fizycznego ziemia była idealnie nawożona i doskonała tam, gdzie zapragniesz żyć. Powinieneś tylko zetknąć się z jego myślą. Pełnię jego systemu odczuwać, a nie decydować jedynie umysłem, to dlaczego dzisiaj nigdzie i niczego na ziemi nie nawozi się zgodnie z systemem Boga, Władimirze, znajdujesz się w tej chwili w tajdze, popatrz, jakie wokół wysokie są drzewa, a pnie ich potężne. Między drzewami rosną krzaki, trawa, maliny i porzeczki, w ogóle wiele rozmaitości rośnie tu dla człowieka. Przecież ludzie przez 1000 lat nigdy ziemi w tajdze nie nawozili. A ziemia ta nadal jest płodna. Jak myślisz, czym i przez kogo jest nawożona, przez kogo? Nie mam pojęcia, czym i przez kogo. Jednak twój argument faktycznie jest poważny. Jak to wszystko dziwnie z człowiekiem się dzieje? Powiedz, dlaczego w tajdze nie są potrzebne żadne nawozy, w tajdze myśl i system Boga nie są zakłócone w takim stopniu jak tam, gdzie mieszka człowiek dzisiaj. W tajdze z drzewa spadają liście, a małe gałązki zrywa wiatr i nawozi się ziemia w tajdze liściem, gałązką, robakiem. Także rosnąca trawa reguluje skład gleby. Krzaki nadmiar kwasu albo sodu pomagają jej neutralizować. I opadłego na ziemię liścia żaden znany tobie nawóz nigdy nie zastąpi. Przecież listek niesie ze sobą dużo energii kosmosu.
Widział słońce, gwiazdy i księżyc, co więcej, nie tylko je widział, ale również współdziałał z nimi. Niech nawet przeminie wiele tysięcy lat, a tajgowa ziemia nadal pozostanie płodna, przecież na działce, gdzie powstanie dom, nie ma tajgi, to zaplanuj. Sam wysacz las z różnych odmian drzew, Anastazjo, powiedz lepiej od razu, jak to zrobić, żeby gleba na działce była zawsze sama przez się nawożona. To jest duża sprawa, bo jeszcze mnóstwo dodatkowej pracy nas czeka. Wysianie grządek, walka z różnymi szkodnikami, oczywiście można powiedzieć szczegółowo i dokładnie, jednak byłoby lepiej, aby każdy przywołał swoją myśl, duszę i marzenie do swojej budowy. Intuicyjnie każdy może odczuć, co dla niego będzie najbardziej korzystne, oraz przyniesie radość jego dzieciom i wnukom. Nie może być szablonowego planowania. Jest ono bowiem indywidualne jak wielki obraz artysty malarza. Każdy ma własny plan, powiedz mi chociaż w przybliżeniu, ogólnie, dobrze, patrz, coś ci narysuję, ale najpierw zrozum najważniejsze. Wszystko stworzone jest przez Boga w imię dobra człowieka. Ty jesteś człowiekiem. Możesz kierować wszystkim, co cię otacza. Jesteś człowiekiem. Zdołaj zrozumieć, poczuć swoją duszą, w czym zawarty jest prawdziwy raj ziemski, a bardziej konkretnie, bez filozofii. Po prostu powiedz, co sadzić, gdzie wykopać, jakie odmiany jest korzystnie wysadzić, żeby potem można było sprzedać drożej. Władimirze, wiesz, dlaczego dzisiejsi rolnicy i farmerzy nie są szczęśliwi? No, dlaczego? Starają się otrzymać jak najwięcej plonów, a następnie je sprzedać. O pieniądzach myślą bardziej niż o ziemi. Sami nie wierzą w to, że mogą być szczęśliwi w swoim gnieździe rodzinnym, uważają, że są szczęśliwi. Wi tylko w miastach. Uwierz, Władimirze, że wszystko, co w duszy się odbywa, na pewno na zewnątrz się odbije. Oczywiście zewnętrzna konkretność też jest niezbędna, więc razem możemy sobie wyobrazić przybliżony plan działki. Ja tylko zacznę, a ty mi pomagaj. No, dobrze, pomogę. Zaczynaj. Nasza działka znajduje się na pustkowiu. Pustkowie to jest ogrodzone żywym płotem. A jeszcze 3/4 lub połowę zaplanujemy pod las, posadzimy w nim różne drzewa. Na skraju lasu, graniczącym z pozostałą ziemią, wysadzimy żywopłot z takich krzaków, żeby nie mogły przejść przez nie zwierzęta i deptać naszego wysianego ogrodu. W lesie z żywych sadzonek posadzonych blisko siebie wzniesiemy zagrodę, gdzie później będzie żyła jedna lub dwie kózki. A jeszcze wzniesiemy z sadzonek schronienie dla kurek niosek. W ogrodzie wykopiemy nieduży i niegłęboki staw, wielkości około 200 m². Wśród leśnych drzew wysadzimy krzaki maliny, porzeczki, a na skraju lasu poziomkę. W lesie potem, jak już drzewa trochę podrosną, ustawimy ze 3 puste kłody dla pszczół wśród gałęzi. Również z drzew wysadzimy altankę, gdzie będziesz mógł obcować z przyjaciółmi albo z dziećmi, chroniąc się przed upałem. I letnią sypialnię żywą wzniesiemy, i pracownię, gdzie będziesz tworzyć. I jeszcze sypialnię dla dzieci, i salon dla gości, wspaniale. Nie las wtedy wyjdzie, ale zamek, tylko zamek ten będzie żywy, i stale rosnący. Właśnie taki był zamysł samego Stwórcy. A człowiek tylko powinien przypisać mu funkcję. Wszystkiemu zgodnie z gustem, zamysłem i własnym sensem, to dlaczego od razu Bóg tak wszystkiego nie urządził? W lesie wszystko rośnie, jak popadnie. Las to jakby książka dla ciebie, Twórcy, przypatrz się dokładniej, Władimirze, wszystko jest w niej przez Ojca napisane. Spójrz, te 3 drzewa rosną tylko co 0,5 metra, masz pełną swobodę, sadzić je w linii prostej, lub składać w inne konfiguracje z wieloma do nich podobnymi. Pomiędzy drzewami rosną krzaki i pomyśl, jak je wykorzystać do umilenia sobie życia. A te drzewa nie pozwalają rosnąć ani krzewom, ani trawie pomiędzy sobą. I to właśnie można wziąć pod uwagę przy budowie swojego przyszłego żywego domu. Pozostanie ci tylko nadać wszystkiemu program i korygować go zgodnie z własnym gustem. Pielęgnować i miłować będzie ciebie i dzieci twoje wszystko, co naokoło na twej działce, karmić i troszczyć o ciebie się będzie. Żeby się wyżywić, trzeba wysiać ogród, a wiesz, jak z ogrodem, wyciśnie z ciebie 7 poty. Zrozum, ogród też można tak zorganizować, aby zbyt mocno się nie obciążać.
W tym przypadku wystarczy się tylko trochę porozglądać. Pomiędzy trawami, tak jak w lesie, mogłyby rosnąć warzywa, najwspanialsze pomidory i ogórki. Smak ich będzie znacznie przyjemniejszy dla ciebie i przyniesie więcej korzyści dla organizmu, gdy dookoła ziemia nie będzie ogołocona, a zielska. Szkodniki. Robaki nie zniszczą wszystkiego, w przyrodzie nic nie jest bezużyteczne, niepotrzebne zielsko też nie istnieje, nie ma również owadów szkodzących człowiekowi, no, jak to nie ma. A szarańcza albo na przykład stonka, przecież ta wredota zjada ziemniaki na polach, tak, zjada. Ale tym samym pokazuje ludziom, że ich niewiedza zakłóca samodzielność ziemi. Przeciwstawiają się boskim pomysłom twórcy. Jak można co roku w tym samym miejscu uporczywie orać bręczoną ziemię? Jakby nie zagojoną jeszcze ranę ciągle, nieustannie rozgrzebywać skalpelem, wymagając przy tym jeszcze, żeby błogość z tej rany wzrosła. Stonka czy szarańcza nie tkną działki, którą teraz planujemy. Kiedy wszystko wzrośnie w wielkiej harmonii, to również harmonijne płody będą dane hodowcy, to w końcu wychodzi na to, że na działce przez ciebie wymyślonej nie będzie trzeba nawozić ziemi, walczyć ze szkodnikami za pomocą trucizny, pielić grządek. Wszystko na niej będzie samo z siebie rosło. To co w końcu człowiekowi zostanie, żyć w raju, jak Bóg tego chciał. I ten, kto będzie mógł taki raj zbudować, z myślą boską się zetknie, i stworzenie nowe wspólnie z nim uczyni, jakie nowe, przyjdzie na nie kolej, kiedy uczynimy wszystko, co niezbędne. Pomyślmy nad tym, czego jeszcze nie zrobiliśmy. Dom. Jeszcze powinniśmy zbudować solidny dom, żeby dzieci i wnuki mogły w nim żyć, i to bez żadnych problemów. Dom z cegły, piętrową willę z toaletą, wanną i centralnym ogrzewaniem. Na dzień dzisiejszy jest to możliwe w każdym prywatnym domu. Byłem na targach i widziałem mnóstwo różnych urządzeń opracowanych dla wygody w prywatnych domach. A może teraz znowu powiesz, że nie powinno się wykorzystywać technicznego czary-mary, wręcz odwrotnie, powinno się wykorzystywać. Jeśli masz możliwość skorzystać z tego, to wszystko trzeba zmusić, aby służyło twojemu dobru. Poza tym niezbędne jest płynne przejście w naszych przyzwyczajeniach. Tylko wiesz, twoim wnukom nie będzie potrzebny wybudowany przez ciebie dom. Zrozumieją to, kiedy podrosną. Będzie im potrzebny inny dom. Właśnie dlatego nie warto wkładać dużo wysiłku, aby wybudować wielki i solidny dom. Anastazjo, znowu przygotowałaś jakąś pułapkę na mnie, wszystko, co ci proponuję, odrzucasz, nawet dom. Jestem przekonany, że dom bezspornie powinien być solidny. Mówiłaś, że razem będziemy projektować, a sprzeciwiasz się wszystkiemu, cokolwiek powiem, oczywiście, że razem. Przecież niczego nie odrzucam, tylko wypowiadam swoje zdanie. Każdy może wybrać dla siebie to, co jest najbliższe jego naturze, w takim razie od razu mogłaś mi więcej powiedzieć o swojej koncepcji. Myślę, że nikt nie będzie potrafił zrozumieć, dlaczego dom nie powinien pozostać dla wnuków, miłość do ciebie i wieczna pamięć o tobie przez inny dom będą zachowane. Wnuki, kiedy dorosną, na pewno zrozumieją, jaki materiał na dom, ze wszystkich wymyślonych na ziemi, jest dla nich najprzyjemniejszy, najmocniejszy i najbardziej korzystny. A ty w tej chwili takiego materiału nie posiadasz. Wnuki wybudują drewniany dom z tych drzew, które kiedyś posadził ich dziadek, i które ich matka i ojciec kochali. Ten dom będzie je leczył, chronił od złego, oraz dawał natchnienie na dobro. Wielka energia miłości będzie żyła w tym domu, tak, interesujące, dom bez materiału, z drzew, które wyhodowali dziadek, ojciec i matka. A dlaczego będzie chronił w nim żyjących? W tym jest jakaś mistyka, po co określasz mistyką jasną energię miłości, Władimirze, dlatego, że już się w tym wszystkim pogubiłem. Rozprawiam o projekcie działki, a ty nagle zaczynasz mówić o miłości, dlaczego nagle? Przecież wszystko od początku powinno być stworzone z miłością, co? I płot, i leśne sadzonki też sadzić z miłością, oczywiście. Wielka energia miłości i wszystkie twoje planety wszechświata pomogą tobie żyć pewnym życiem, danym jedynie synowi Boga, w ogóle już wszystko gmatwasz, Anastazjo, od domu, ogrodu znowu przeszłaś do Boga.
Jaki to może mieć związek? Wybacz mi niejasność mojego tłumaczenia, Władimirze. Pozwól, spróbuję w inny sposób mówić o znaczeniu naszego projektu, spróbuj. Tylko wychodzi na to, że on nie jest nasz, ale twój, on jest wszystkich ludzi, Władimirze. Większość ludzkich dusz odczuwa go intuicyjnie, a skonkretyzować go i uświadomić sobie nie pozwalają człowiekowi chwilowe dogmaty, dźwięki drogi technicznej oraz nauki. Większość z nich stara się odwieść ludzi od szczęścia, więc spróbuj wszystko skonkretyzować. Tak, spróbuję. O, jak ja pragnę być zrozumiała dla ludzi. O, logiko boskich dążeń, pomóż zbudować jaśniejsze połączenie słów. Energia miłości. Ona, wielka energia miłości, wysłana na ziemię przez Boga dla swoich dzieci, pewnego dnia przychodzi do każdego. Bywa, że i nie jeden raz stara się ogrzać sobą człowieka i zostać z nim na zawsze. Jednak większość ludzi nie pozwala zostać energii boskiej ze sobą. Wyobraź sobie, spotykają się pewnego dnia on i ona we wspaniałym świetle miłości. Dążą do połączenia swego życia na wieki. Uważają, że związek będzie mocniejszy, jeżeli zostanie zapisany na papierze i potwierdzony rytuałem przy wielkim zgromadzeniu świadków. Ale nadaremno. Upływa parę dni i energia miłości ich porzuca. I tak jest prawie ze wszystkimi, tak, masz rację, Anastazjo. Rozwodzi się wielu ludzi. Około 70%. A ci, co się nie rozwiedli, żyją jak pies z kotem, albo stają się sobie obojętni. Wszyscy to wiedzą, ale dlaczego to się dzieje na tak szeroką skalę, nikt nie ma pojęcia. Mówisz, że energia miłości ich opuszcza, ale dlaczego? Robi sobie żarty ze wszystkich czy gra w jakąś grę, miłość z nikogo nie żartuje i nie gra. Stara się z każdym żyć wiecznie, jednak człowiek sam wybiera swój obraz życia, a ten obraz energii miłości odstrasza. Miłość nie może obdarzać natchnieniem zniszczenia. Płody miłości nie powinny żyć w mękach. Kiedy on i ona wspólnie zaczynają budować swoje życie, kiedy starają się osiedlić w mieszkanku martwym jak kamienna grota. Kiedy każdy ma swoją pracę, zainteresowania i otoczenie. Kiedy nie ma wspólnych działań dla przyszłości, nie ma wspólnego dążenia. Kiedy tylko uciechami cielesnymi się pasjonują, żeby później dziecko swoje oddać na pożarcie światu, w którym wody nie ma czystej, są bandziory, wojny i choroby, od tego energia miłości ucieka, a jeśli i on, i ona mają dużo pieniędzy. Albo rodzice młodym podarują niemałe mieszkanko, na przykład sześciopokojowe, w nowoczesnym budynku z ochroną przy wejściu. Sprezentują dobre auto i pieniędzy na koncie nie będzie im brakowało. Czy energia miłości zgodzi się zamieszkać w takich warunkach? Czy będą mogli ona i on do późnej starości żyć w miłości, do starości będą zmuszeni mieszkać w strachu bez wolności, bez miłości? Będą obserwować, jak wszystko naokoło nich starzeje się i gnije, to w końcu czego potrzebuje ta kapryśna energia miłości, nie kapryśna jest miłości nie wyniosła, dąży tylko do stworzenia boskiego. Na wieki może ogrzać tego, kto zgodzi się stwarzać z nią przestrzeń miłości, a w tym projekcie, który rysujesz, jest dla niej miejsce, tak, gdzie w takim razie, wszędzie. Wpierw rodzi się dla dwojga, potem dla ich dzieci, a dzieci przez trzy poziomy bytu będą miały połączenie z całym wszechświatem. Wyobraź sobie, Władimirze, on i ona zaczną w miłości urzeczywistniać projekt, który razem rysujemy. Będą sadzić nowe drzewa, trawy, ogród i cieszyć się wiosną, kiedy rozkwitną ich stworzenia. Miłość będzie żyła wiecznie wśród nich, w ich sercach i wszędzie naokoło. A jedno będzie sobie wyobrażać drugie w kwiatku wiosennym, wspominając, jak razem drzewko, co kwitnie, sadzili. Smakiem maliny przypomną sobie smak miłości, bo on i ona we wzajemnej miłości gałązki maliny trącali jesienią. W cienistym ogrodzie dojrzewają wspaniałe płody, a ogród ten sadzili wspólnie. Sadzili ogród w miłości. Ona śmiała się dźwięcznie, gdy on się spocił, kopiąc dołek, kropelkę z jego czoła ocierała i całowała gorące usta. Często w życiu bywa tak, że kocha tylko jeden, a drugi pozwala tylko być obok. Jak tylko ogród swój zaczną pielęgnować, rozdzieli się energia miłości i już nigdy tych dwojga nie opuści.
Przecież obraz życia będzie odpowiadać temu, w którym samemu można żyć w miłości i dzieciom swoim przekazać miłości i przestrzeń oraz wychować je na obraz i podobieństwo Boga. O wychowaniu dzieci opowiedz dokładniej, Anastazjo. Wielu czytelników pyta o wychowanie. Jeśli nie masz własnej metody, to chociaż powiedz, która z już istniejących jest najlepsza. Na obraz i podobieństwo. Nie można znaleźć jednego dla wszystkich systemu wychowania dzieci, chociażby dlatego, Władimirze, że każdy sam powinien najpierw odpowiedzieć na pytanie, na kogo chce wychować swoje dziecko, no, jak na kogo? Na człowieka przecież, mądrego i szczęśliwego, jeśli tak, to samemu wpierw powinno się takim stać. Jeśli ktoś nie zdołał być szczęśliwy, to powinien wiedzieć, co mu w tym przeszkodziło. Pragnę mówić o dzieciach szczęśliwych. Wychowywanie ich, Władimirze, to wychowywanie samego siebie. Pomoże w tym projekt, który teraz razem rysujemy. Jak dzieci się rodzą, wiesz, tak jak wszyscy wiedzą. Ludzie nie doceniają tego, co poprzedza narodziny, i nie przekazują w większości dzieciom planów bytu danych tylko człowiekowi. Nie oddają ich w całości, tym samym skazując dzieci na kalectwo, kalece. Masz na myśli takich bez ręki lub nogi. Albo z porażeniem mózgowym, nie tylko zewnętrznie nowonarodzony człowiek może być kaleką. Ciało pozornie może się wydawać normalne. Jednak istnieje drugie ja człowieka i kompleks całkowity wszystkich energii w każdym być powinien, umysł, zmysły, myśli i wiele innych. Ale wasza medycyna więcej niż połowę wszystkich dzieci, zgodnie z nowoczesnymi, bardzo zaniżonymi parametrami, uważa dzisiaj za niepełnosprawne. Jeśli zechcesz się o tym przekonać, dowiedz się, ile istnieje szkół dla upośledzonych maluchów. Za takie uznała je wasza medycyna. Ale porównują ich zdolności tylko z tymi dziećmi, które sami uważają za względnie normalne. Gdyby lekarze dostrzegli, jaki powinien być idealny umysł i wewnętrzne kompleksy ludzkich energii, to tylko nielicznych spośród wszystkich urodzonych na Ziemi mogliby uważać za normalnych. Ale dlaczego niepełnowartościowe rodzą się wszystkie dzieci, jak mówisz, technokratyczny świat stara się nie dopuścić, aby w urodzonym połączyły się trzy główne punkty. Stara się, żeby popękały nici łączące z rozumem boskim. I pękają nici jeszcze przed narodzeniem się dziecka. I szuka tej łączności człowiek, przez całe życie borykając się z różnymi problemami, ale jej nie odnajduje, jakie główne punkty, jakie nici z rozumem. Niczego nie pojąłem, Władimirze, jeszcze przed przyjściem na świat rozwój człowieka przebiega we wszystkich kierunkach, a wychowywanie go powinno się łączyć z całym stworzeniem kosmosu. To, z czego korzystał Bóg, tworząc swoje wspaniałe stworzenie, tego i syn jego lekceważyć nie powinien. Trzy główne punkty, trzy pierwsze plany bytu rodzice powinni przekazać swojemu stworzeniu. Pierwszy punkt rodzenia człowieka to myśl rodziców. I w Biblii o tym się mówi, i w Koranie, wpierw było słowo, ale można powiedzieć dokładniej, wpierw była myśl. I niech przypomni sobie ten, kto nazywa siebie rodzicem, kiedy, jakim w myślach kreował swoje dziecko. Co mu przepowiadał? Jaki świat dla niego stworzył? Uważam, Anastazjo, że większość nie bardzo stara się myśleć dopóki kobieta nie stanie się brzemienna. Tak po prostu razem śpią. Nawet się nie żeniąc. A żenią się, dopiero kiedy towarzyszka zachodzi w ciążę. Dlatego, że nie wiadomo, czy zajdzie w ogóle, czy też nie, więc nie ma sensu myśleć o tym naprzód, jeśli nie wiadomo, czy dziecko w ogóle się pojawi, tak, niestety często tak właśnie bywa. Jedynie w rozkoszy ciał poczęte jest większość ludzi. Jednak człowiek jako obraz i podobieństwo Boga nie powinien być skutkiem jedynie tej rozkoszy. Wyobraź sobie inną sytuację. On i ona w miłości do siebie i w myślach o swoim przyszłym stworzeniu budują wspaniały, żywy dom oraz wyobrażają sobie, jak ich syn lub córka będą w tym miejscu szczęśliwi. Jak ich pociecha usłyszy pierwszy dźwięk, ten dźwięk to oddech matki i śpiew ptaków, stworzeń boskich. Następnie przedstawią sobie, jak ich dojrzałe dziecko zechce odpocząć po ciężkiej drodze. I wejdzie do ogrodu rodziców, usiądzie w cieniu cedru. W cieniu drzewa rodziców ręką, w miłości do niego i myślą o nim posadzonego na ojczystej ziemi. W
Wsadzenie rodowego drzewa przez rodziców. Punkt pierwszy określi punkt ten planety do pomocy im przywoła dla stworzenia przyszłości. On jest niezbędny. Ważny jest. I najbardziej ze wszystkich odpowiada Bogu. Jest potwierdzeniem tego, że będziesz tworzył podobne do Niego. Do Niego, Twórcy Wielkiego. I będzie się radował świadomością syna swego i córki swojej. Początkiem wszystkiego jest myśl. Uwierz, proszę, Władimirze. Prądy wszystkich energii kosmosu ukażą się w tym punkcie, gdzie myśl dwojga w miłości i jedności się łączy, gdzie dwoje o wspaniałym stworzeniu pomyśli. Punkt drugi, a właściwie plan ludzki jeszcze jeden się urodzi, na niebie nową zapali gwiazdę, kiedy w miłości i zmysłami wspaniałego stworzenia dwa ciała złączą się w jedno w tym miejscu, gdzie budujesz dom rajski i żywy dla swojego przyszłego dziecka. Następnie w tym miejscu przez 9 miesięcy powinna żyć brzemienna żona. I najlepiej, gdyby te miesiące były kwieciem wiosny, błogim zapachem lata i płodami jesieni. Gdzie od radości przyjemnych uczuć nic jej nie będzie odciągać. Gdzie dźwięki tylko boskich stworzeń otaczają żonę, w której wspaniałe żyje już stworzenie. Żyje i cały wszechświat sobą odczuwa. Oglądać gwiazdy powinna przyszła matka. Gwiazdy wszystkie i wszystkie planety w myślach darować jemu, swemu wspaniałemu dziecku. Przecież matka może z łatwością to wszystko uczynić, wszystko będzie w jej mocy. Wszystko za myślą matki podąży bez wahania, a kosmos będzie wiernym sługą wspaniałego stworzenia, zrodzonego z dwojga w miłości. Trzeci punkt, również nowy plan w tym miejscu powinien się pojawić. Tam, gdzie dziecko było poczęte, tam i poród powinien się odbyć. A obok powinien być ojciec. I wówczas nad trojgiem wzniesie wieniec wielki, kochający nas wszystkich ojciec, to zachwycające, niesamowite. Aż zabrakło mi tchu od twoich słów. Wiesz, Anastazjo, wyobraziłem sobie miejsce, o którym opowiadasz. I jakże mi się ukazało. Nawet zapragnąłem się na nowo urodzić w takim miejscu. Żeby na przykład zaraz można było tam przyjść i odpocząć w pięknym ogrodzie posadzonym przez ojca i matkę. Usiąść pod cienistym drzewem, posadzonym dla mnie przed moimi narodzinami. Gdzie byłem poczęty i gdzie się urodziłem. Gdzie mama w ogrodzie spacerowała, rozmyślając o mnie, zanim jeszcze pojawiłem się na świecie, takie miejsce z wielką radością przywitałoby ciebie, Władimirze. Jeśli twe ciało byłoby chore, wyleczyłoby je. Jeśli dusza, wyleczyłoby duszę. I nakarmiłoby, i napoiło ciebie zmęczonego. Objęłoby snem spokojnym, a radosnym świtem obudziło. Ale tak jak większość ludzi żyjących dzisiaj na ziemi, i ty nie masz takiego miejsca, nie istnieje twoja ojczyzna, gdzie plany bytu mogą się połączyć, dlaczego tak niefortunnie u nas wszystko się układa? I dlaczego matki nadal rodzą dzieci na pół upośledzone? Kto mi odebrał to miejsce? Kto odebrał je innym? Może sam, Władimirze, odpowiesz, kto miejsca tego nie stworzył dla córki twojej, Poliny, co? Dajesz mi do zrozumienia, że jestem winien. Winien temu, że moja córka go nie ma. A kto jest winien? Przecież nie wiedziałem, że wszystko tak wspaniale można uczynić. Ach, szkoda, życia nie można cofnąć i wszystkiego naprawić, po co cofać? Życie się toczy i każdemu jest dane wspaniały obraz i życie w każdym momencie tworzyć. Życie się toczy, oczywiście, ale jaka korzyść ze starców? Teraz czekają, aby dzieci im pomogły, a dzieci same są bezrobotne, i do tego jeszcze jak można teraz wychowywać dzieci, kiedy są już dorosłe, dorosłym dzieciom również można dać wychowanie boskie, ale jak, wiesz, dobrze by było, gdyby starsi przeprosili swe dzieci. Szczerze przeprosili za to, że nie zdołali im stworzyć świata bez biedy. Za brudną wodę, za zanieczyszczone powietrze. Niech starzejącą się ręką dom prawdziwy i żywy dla dorastających dzieci zaczną wznosić. Wydłużą się dni życia starców, jak tylko myśl podobna się w nich narodzi. A kiedy starcy dotkną ręką swej ojczyzny, uwierz, Władimirze, wtedy dzieci do nich powrócą. I nawet gdy starzec nie będzie w stanie wznieść domu do końca, to dzieci będą go mogły w swojej ojczyźnie pochować i tym samym pomogą mu się ponownie narodzić, pochować w ojczyźnie. Przecież za ojczyznę miała być uważana rodowa działka.
To znaczy, że na tej działce, a nie na cmentarzu powinniśmy chować rodziców. I właśnie tam stawiać im pomniki, oczywiście, że na działce. W lasku wysadzonym ich rękoma. A sztuczne pomniki nie są im potrzebne. Przecież pamięcią o nich będzie to całe otoczenie. I każdego dnia całe otoczenie przypominać o nich będzie tobie nie ze smutkiem, ale wręcz z radością. I ród twój stanie się nieśmiertelny, ponieważ tylko dobra pamięć przywraca duszę na ziemię, chwileczkę, a cmentarze to nie są w ogóle potrzebne, Władimirze. Cmentarze obecnie przypominają śmietniki, gdzie wyrzuca się to, co już nikomu nie jest potrzebne. Nawet nie tak daleko wstecz ciała umarłych chowano w rodzinnych grobowcach i kaplicach, świątyniach. I tylko tych nierodowych, zabłąkanych, wywożono za granicę osad i został tylko zniekształcony rytuał odległych czasów pamięci o zmarłych. Po trzech dniach, potem po dziewięciu, po pół roku, w rocznicę i później. I później odbywa się już tylko rytuał. W niepamięć umarła już dusza od żyjących odchodzi. Nierzadko zapomina się również o żyjących, kiedy nawet dzieci porzucają swych rodziców, uciekając do dalekich krajów. I nie ma w tym winy dzieci, one biegną intuicyjnie, wyczuwając oszustwo rodziców i beznadzieję własnych dążeń. Uciekają od beznadziejności, a same wpadają w ten sam ślepy zaułek. Tak już wszystko jest urządzone we wszechświecie, że na nowo w materialnym ciele urzeczywistniają się pierwsze te dusze, które dobre wspomnienia z ziemi przywołują. Nie rytuał, ale szczere uczucia, one na ziemi się pojawiają, kiedy umarły obrazem swego życia zostawi na ziemi dobre wspomnienia. Kiedy wspomnienie o nim nie rytualne, ale wręcz prawdziwe jest i materialne. Wśród wielu innych ludzkich planów bytu we wszechświecie plan materialny człowieka ma znaczenie nie mniejsze i stosunek do niego powinien być troskliwy. Z ciał. To właśnie ona zbudzi się w napastniku, chorób mnu, stwo w agresorze powstanie. Choroby, które powstają od stresu, właśnie one go później zniszczą, to potem, a do tego momentu wiele świństw może narobić, ale kto będzie chciał atakować, Władimirze, jeżeli będzie świadom nieuniknionej kary, a jeśli nie będzie wiedział, intuicyjnie tę wiedzę ma każdy współczesny człowiek, no, dobrze, powiedzmy, że masz rację, jeżeli chodzi o wrogów, a jak jest z przyjaciółmi? Na przykład zaproszę swoich przyjaciół, przyjadą, a całe to otoczenie zacznie ich odstraszać, z obecności przyjaciół twych, których pomysły są czyste, całe otoczenie będzie się radować jak i ty. I tu można dla przykładu podać pieska. Kiedy do właściciela wchodzi przyjaciel, to nie tknie go wierny stróż. Kiedy napastnik atakuje, to wierny pies gotów jest stoczyć z nim śmiertelną walkę. A do tego jeszcze na działce twojej ojczystej ziemi lecznicze będzie każde źdźbło trawy, tak dla ciebie, jak i dla twoich przyjaciół. A podmuch wiaterku przyniesie wam pyłek leczniczy z kwiatów, drzew, krzaków oraz energię twoich przodków. Wtedy w natchnionym przeczuciu stworzenia planety będą czekały na twoje rozkazy. Spojrzenie ukochanej będzie się odbijało na wieki w każdym rozkwicie wspaniałego płatka. I będą pieszczotliwie rozmawiać z tobą przez tysiąclecia wychowane przez ciebie twoje dzieci. W nowych pokoleniach będziesz się odradzał. Będziesz sam ze sobą rozmawiał i sam siebie wychowywał. I będziesz stworzenia ze swoim rodzicem tworzyć. W ojczyźnie twojej, w miłości twojej przestrzeni boska będzie żyła energia, miłość. Kiedy Anastazja w Tejdze opowiadała o działce, od pasji w jej głosie, od natchnienia zapierało dech w piersiach. Później, kiedy już stamtąd wyjechałem i napisałem o tym, często rozmyślałem, czy naprawdę to jest tak ważne, aby go mieć?
Ten, jak go określa Anastazja, kawałeczek swojej ojczyzny? Czy faktycznie można wychować dziecko, już dorosłe, ostatnim swoim tchem? Czy rzeczywiście można za pomocą jego, ojczystego kawałka ziemi, rozmawiać z rodzicami, a jego energie będą chroniły ciebie, i duszę, i ciało? I chyba tak miało być, że wszystkie moje wątpliwości rozwiało samo życie. A było to tak. Starzec przy dolmenie. Często przychodziłem do dolmenu znajdującego się na ziemi pewnego farmera w wiosce Przada. I za każdym razem ni stąd, ni zewąd pojawiał się tam starzec, właściciel ziemi. Pojawiał się tak niespodziewanie, w połatanej koszuli, i zawsze ze słoiczkiem miodu ze swej pasieki. Starzec był wysoki, kościsty i bardzo żywiołowy. Ziemię otrzymał niedawno, na początku pierestrojki, i miałem wrażenie, że bardzo się spieszy, aby zdążyć odpowiednio ją zagospodarować. Zbudował na niej niewielki dom, altankę dla uli, z odpadów różne budynki gospodarcze. Zaczynał zakładać ogród, kopać niewielki staw. Myślał, że w miejscu wykopu wybije źródło, ale napotkał kamienną warstwę. Do tego wszystkiego starzec bardzo się troszczył o dolmen. Zamiatał dookoła niego, układał kamienie z pola i mówił: te kamienie przyniesione są tu rękoma ludzi, spójrz, niepodobne są do tych naokoło. Ludzie zbudowali z nich kopiec, a na nim postawili dolmen. Gospodarstwo starca farmera było położone z boku wioski i drogi. Najczęściej pracował na nim sam. Pomyślałem wtedy, czy nie rozumie, jak bezsensowne są jego wysiłki. Nie zdoła podnieść poziomu gospodarstwa, nie da rady obrobić ziemi, wybudować dobrego, nowoczesnego domu. A chociażby nawet zdarzył się jakiś cud i udałoby mu się uszlachetnić otaczające tereny, postawić na nogi gospodarstwo, to i tak nie będzie mu dane się tym nacieszyć. Wszystkie dzieci dążą do życia w mieście, również jego syn osiedlił się wraz z żoną w Moskwie i został urzędnikiem. Czy nie rozumie ten starzec, że jego wysiłki są pozbawione sensu? Nie są potrzebne nikomu, nawet jego dzieciom. Z jakim uczuciem przyjdzie mu umierać, wiedząc, że jego gospodarstwo jest skazane na niepamięć? Wiedząc, że wszystko zarośnie zielskiem i wyginą jego pszczoły, a dolmen, stojący w tak niedogodnym miejscu, na środku jego pola, znów zarzucą odpadami. Lepiej by sobie odpoczywał u schyłku lat, a nie od rana do wieczora przez cały czas coś tam kopie i urządza jak oszalały. Pewnego dnia przyszedłem do dolmenu o zmroku. Prowadzącą do niego ścieżkę oświetlał księżyc. Taka cisza naokoło, tylko słychać szelest liści poruszanych wiatrem. Zatrzymałem się kilka kroków przed drzewami otaczającymi dolmen. Na kamieniu obok portalu dolmenu siedział starzec. Od razu poznałem jego kościstą sylwetkę. Zwykle ruchliwy i wesoły, starzec siedział nieruchomo i, jak mi się zdawało, płakał. Potem wstał i swoim szybkim krokiem przeszedł się tam i z powrotem wzdłuż portalu dolmenu. Nagle gwałtownie się zatrzymał i, odwróciwszy się twarzą do dolmenu, potwierdzająco machnął ręką. Zrozumiałem, starzec obcował z dolmenem, rozmawiał z nim. Starając się jak najciszej stąpać, odwróciłem się i odszedłem w stronę wioski. Po drodze się zastanawiałem, jak może pomóc człowiekowi u schyłku życia dolmen, chociażby jego duch był nie wiem jak mocny i mądry, to jak? Chyba jedynie takim obcowaniem. Mądrość. Mądrość jest potrzebna w młodości, gdzie z nią na starość. Komu jest potrzebna? Kto będzie słuchał mądrych słów, jeżeli nawet dzieci są gdzieś za siedmioma górami? Półtora roku później znowu poszedłem do tego dolmenu, wiedząc już, że starzec nie żyje. Było mi trochę smutno, że nie zobaczę tego wesołego, dążącego uparcie do celu człowieka. Już nigdy więcej nie spróbuję miodu z jego pasieki, ale co najważniejsze, nie chciałem znów zobaczyć zaśmieconego i opustoszałego dolmenu. Ale ścieżka prowadząca do niego okazała się porządnie zamieciona. Przed skrętem do dolmenu stały drewniane stoły z ławami i urocza altanka. Ścieżka była wyłożona pomalowanymi na biało kamieniami i zieleniały sadzonki cyprysików. W oknach domu i obok niego paliły się lampy. Syn starca, Siergiej, porzucił Moskwę, swoją posadę i osiedlił się z żoną i synem na gospodarstwie u ojca.
Siedzieliśmy z Siergiejem przy stole pod drzewami, zadzwonił do mnie do Moskwy ojciec i poprosił, abym przyjechał. Przyjechałem, popatrzyłem i sprowadziłem tu rodzinę. Razem z ojcem pracowaliśmy i radością była dla mnie praca z nim. A kiedy zmarł, już nie mogłem tego miejsca opuścić. Nie żałujesz, że zostawiłeś stolicę? Nie, nie żałuję, żona również. Codziennie dziękuję ojcu. Jest tu o wiele bardziej komfortowo, urządziliście dom wygodniej, dociągnęliście wodę, wygłupkę, toaletę, proszę, jeszcze ojciec przed domem zrobił. Inny komfort mam na myśli. We wnętrzu jakby zrobiło się bardziej komfortowo, czuję się bardziej wypełniony, w duszy nie ma pustki, a jak z pracą, pracy jest tu pełno. Ogród trzeba posadzić, z pasieką dojść do ładu, jeszcze nie wiem do końca, jak zajmować się pszczołami. Szkoda, że nie zdążyłem przejąć od ojca tej umiejętności. Coraz więcej ludzi przyjeżdża do dolmenu, codziennie witamy pełne autobusy. Żona chętnie pomaga. Ojciec prosił mnie, abym witał ludzi, więc witam. Patrz, przystanek urządziłem, chcę tam doprowadzić wodę. Tylko strasznie przyduszają podatkami i jeszcze trochę brakuje środków. Dobrze, że jeszcze burmistrz w jakiś sposób stara się pomóc. Opowiedziałem Siergiejowi o tym, co mówiła Anastazja, o ziemi, o ojczystych działkach, o pamięci rodziców, a on mi na to, wiesz, ona ma rację. Na 100%. Ojciec zmarł, a ja z nim codziennie jakbym rozmawiał, a nawet czasem się z nim spieram i coraz bliższy mi się staje, jakby w ogóle nie umarł, jak to jest? Jak ty możesz z nim rozmawiać? Jak jasno słyszący. Słyszysz jego głos, ależ nie, wszystko jest o wiele prostsze. Widzisz ten lej? Tu ojciec szukał wody, ale napotkał skałę. Miałem go zasypać, na to miejsce postawić jeden stół z ławami, tak sobie myślałem, coś ty, tato, tak niedokładnie wyliczył, teraz niepotrzebnie jest dodatkowa praca, a przecież jest tu tak dużo do zrobienia. Zaczęły się deszcze i z góry pociekła woda i wypełnił się nią lej. Trzymała się tak, nie uchodząc przez kilka miesięcy. Powstał taki mały stawek. Pomyślałem wtedy, ale z ciebie zuch, tato, przydał się twój lej. I wiele z tego, co on tu zaplanował, staram się zrozumieć, to w jaki sposób, Siergiej, wyrwał cię w końcu z Moskwy, jakimi słowami cię tu ściągnął, tak zwyczajnie wszystko mówił, zwykłymi słowami. Pamiętam tylko, że od tych słów jakieś nowe uczucia się zrodziły, pragnienia, no, jestem tutaj, dzięki ci za to, tato. Jakie słowa poznał starzec obcujący z dolmenem? Jaką mądrość odkrył, że zdołał nawrócić swego syna? Nawrócić na zawsze. Szkoda, że pochowano starca na cmentarzu, a nie na jego ziemi, jak radziła Anastazja. Poczułem się zazdrosny o Siergieja, znalazł, stworzył dla niego ojciec kawałek ojczyzny. Czy ja kiedykolwiek będę ją miał? Czy będą ją mieli inni? Wspaniale jest na polance Anastazji, wspaniale jest u Siergieja. Dobrze byłoby, aby wszyscy mieli swój kawałeczek ojczyzny. Szkoła lub lekcja Boga. Po ostatnich odwiedzinach dolmenu na ziemi Siergieja, po rozmowach z nim jeszcze wyraźniej przypomniały mi się rozmowy z Anastazją o ojczyźnie, o jej projektach działki. Napływały również w pamięci nakreślone przez nią kijkiem na ziemi niektóre działki przyszłych wspaniałych osad. Z takim zachwytem i niezwykłą intonacją głosu starała się o nich opowiadać, że nawet słyszałem jakby szelest liści w sadach pokrywających pustkę i jak szumi czysta woda w strumieniu, i widziałem, jak pośród nich żyją uroczy, szczęśliwi mężczyźni i kobiety, a jeszcze do tego dziecięcy śmiech i pieśni u schyłku dnia. Z podziwu rodziło się wiele pytań, ale dlaczego kreślisz je, Anastazjo, tak, jakby działki w ogóle się ze sobą nie stykały, przecież tak powinno być, żeby we wspaniałej osadzie były przejścia, ścieżki i drogi. Ze wszystkich stron jedna działka od drugiej powinna być oddalona nie mniej niż 3 metry, a czy w tej osadzie będzie szkoła, owszem. Popatrz, tutaj jest szkoła, w centrum wszystkich kwadracików, ciekawe, jacy nauczyciele będą uczyć w nowej szkole, jak zorganizowane będą zajęcia, przypuszczam, że tak, jak to zaobserwowałem w szkole u profesora Szczetinina. Wielu ludzi teraz tam jeździ i wszystkim bardzo się podoba ta leśna szkoła. Wielu ludzi samych chce stworzyć taką szkołę w swoich miejscowościach,
Szkoła profesora Szczetinina jest wspaniała, jest jednym ze szczebli do szkół w nowych, przyszłych osiedlach. Absolwenci profesora Szczetinina będą pomagali przy ich budowie, a potem w nich wykładali. Niecałe jednak sedno w wykształconych i mądrych wykładowcach. Rodzice będą w tych szkołach kształcić swoje dzieci, a zarazem sami będą się od nich uczyć, ale jak to, wszyscy rodzice staną się nagle nauczycielami? Czyżby wszyscy rodzice mieli wyższe i do tego pedagogiczne wykształcenie? Przecież różne przedmioty, takie jak matematyka, fizyka, chemia, literatura, kto będzie tym dzieciom wykładał? Wykształcenie oczywiście każdy będzie miał inne, ale przecież poznania przedmiotów i nauk nie powinno się uczynić jedynym celem. Najważniejsze, aby poznać, jak być szczęśliwym, a to jedynie rodzice przykładem swoim wskazać mogą. Wcale nie obowiązkowo, w tradycyjnym rozumieniu, rodzice muszą prowadzić zajęcia szkolne. Na przykład mogą uczestniczyć we wspólnych dyskusjach lub wspólnie przeprowadzać egzaminy. Kogo rodzice mogą egzaminować? Swoje dzieci, a dzieci przeegzaminują ich, swoich rodziców, rodzice dzieci, szkolny egzamin. Przecież to niedorzeczne. Wtedy wszystkie dzieci będą piątkowiczami. Wszystkie. Który rodzic postawi dwoje swojemu dziecku? Przecież to jasne jak słońce, że każdy rodzic postawi piątkę swojemu synowi lub córce. Nie spiesz się z osądem, Władimirze. Wśród zajęć podobnych do dzisiejszych lekcji będą inne, najważniejsze lekcje szkoły nowej generacji, inne, czyli jakie? I nagle mnie olśniło. Jeżeli Anastazja z łatwością przedstawia obrazy tysiącletniej przeszłości, nieważne jak, czy za pomocą promienia, hipnozy, czy czegoś tam jeszcze, ale to się udaje, to znaczy, że może pokazać i najbliższą przyszłość. Zapytałem wtedy, czy mogłabyś pokazać, chociaż jedne zajęcia przyszłej szkoły w nowych osadach. Te nietradycyjne, mogłabyś, mogę, to pokaż, chcę je porównać z tymi, które widziałem u profesora Szczetinina, oraz z tymi, w których sam brałem udział w szkolnych latach, a nie będziesz zadawał pytań i lękał się, jaką siłą stworzę obrazy przyszłości, jest mi obojętne. Jak to zrobisz, bardzo mnie to interesuje, połóż się więc na trawie, rozluźnij się i uśnij. Anastazja delikatnie położyła dłoń na mojej. Jak gdyby z góry zobaczyłem wśród działek jedną wyróżniającą się swoim wewnętrznym rozplanowaniem. Było na niej kilka dużych drewnianych domów połączonych ścieżkami, po bokach kwitły klomby. Obok kompleksu zabudowań znajdował się naturalny amfiteatr. Pagórek, na którym z góry na dół schodziły półkoliste rzędy ławek. Siedziało tam około 300 osób w różnym wieku. Byli wśród nich starsi i siwi oraz całkiem młodzi. Wyglądało na to, że usiedli rodzinami, ponieważ siedzieli na przemian, mężczyźni, kobiety i dzieci w różnym wieku. Wszyscy ze sobą żarliwie dyskutowali, jakby czekało ich coś niezwykłego, koncert supergwiazdy lub przemowa prezydenta. Przed audytorium, na drewnianej scenie stały dwa stoliki z dwoma krzesłami, a z tyłu wisiała wielka tablica. Obok sceny około 15-osobowa grupa dzieci w wieku od 5 do 12 lat bardzo żywo o czymś dyskutowała, zaraz rozpocznie się coś podobnego do sympozjum z astronomii, usłyszałem głos Anastazji, a dzieci tu po co? Nie mają ich z kim zostawić, zapytałem, jedno z grupy dyskutujących dzieci zaraz rozpocznie główny odczyt. Na razie wybierają, kto to ma być. Widzisz dwoje pretendentów, 9-letni chłopiec i 8-letnia dziewczynka. W tym momencie dzieci głosują. Większością głosów wybrały chłopca. Chłopiec pewnym krokiem podszedł do stołu, wyciągnął z tekturowej teczki i układał na stole jakieś kartki z wykresami i rysunkami. A wszystkie dzieci, jedne poważnie, inne podskakując, wróciły do swoich rodziców siedzących na ławkach. Cała w piegach rudowłosa dziewczynka, pretendentka do odczytu, przeszła obok stołu z dumnie podniesioną głową. W rękach miała teczkę, jeszcze grubszą, niż miał chłopiec, z pewnością również w niej znajdowały się rysunki i wykresy pomocne w wystąpieniu. Chłopiec przy stole próbował powiedzieć coś przechodzącej obok dziewczynce, ale maleństwo się nie zatrzymało. Poprawiła swój rudy warkoczyk i przeszła obok, odwracając się demonstracyjnie.
Chłopczyk przez jakiś czas zakłopotany patrzył w ślad za oddalającą się, dumną, rudowłosą dziewczynką. Potem znów skupił się na przeglądaniu swoich kartek. Kto zdążył tym dzieciom do takiego stopnia wpoić astronomię, żeby teraz robiły wykład dla dorosłych? Zapytałem Anastazję, nikt im nie wpajał. Po prostu zaproponowano im, aby same się zastanowiły, jak wszystko jest zbudowane. Miały się przygotować i przedstawić swoje wnioski. Przygotowywały się od 2 tygodni i teraz nadszedł odpowiedni moment. Wnioski może zawetować każdy chętny, a mówca będzie bronił swojej racji. Wychodzi na to, że to zabawa, możesz sobie określać to, co tu się dzieje, jako zabawę, jednak ona jest bardzo poważna. Każdy z obecnych będzie miał włączoną i przyspieszoną myśl o zabudowie międzyplanetarnej, a być może również o czymś większym zaczną myśleć obecni tu ludzie. Przecież dzieci myślały 2 tygodnie. Myślały, a myśli ich żadnym dogmatem nie są ograniczone, żadne hipotezy na temat budowy międzyplanetarnej nad nimi nie ciążą, więc jeszcze nie wiadomo, co nam one powiedzą, nafantazjują swoim dziecięcym umysłem. Czy to chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że przedstawią swoją wersję, przecież dorośli też nie mają jednakowego pojęcia o budowie układu planetarnego. Celem tego sympozjum nie jest wypracowanie jakiegoś kanonu, lecz przyspieszenie myśli, która później określi prawdę, lub dojdzie do niej bardzo blisko. Do drugiego stolika podszedł młody człowiek, ogłosił początek wykładu. Chłopiec zaczął mówić. Występował z pewnością siebie i pasją przez blisko 30 minut. Jego mowa, jak mi się zdawało, była na ogół dziecięcą fantazją. Fantazją nie popartą żadnymi teoriami naukowymi, ani nawet elementarną wiedzą z kursu astronomii szkoły średniej. Chłopiec mówił coś w tym rodzaju, jeśli wieczorem popatrzeć w niebo, to tam się świeci bardzo dużo gwiazd. Gwiazdy są różne, całkiem malutkie mogą być większe. A zupełnie maleńkie gwiazdki też mogą być duże, tylko my tak po prostu myślimy, że one są małe, a tak naprawdę są wielkie. Tak samo jak samolot, kiedy leci wysoko, jest mały, ale kiedy podejdziemy do niego na ziemi, okazuje się duży i wielu ludzi może się w nim zmieścić. Również na każdej gwieździe może się dużo ludzi pomieścić. Tylko teraz nie ma ludzi na gwiazdach, a one świecą wieczorami, i duże, i małe. Świecą, abyśmy patrzyli na nie i o nich myśleli. Gwiazdy chcą, abyśmy wszystko dobrze na nich uczynili, tak jak jest to na ziemi. One trochę zazdroszczą ziemi. Pragną, aby rosły na nich takie jagody i drzewa jak u nas. Żeby była tam rzeka i rybki. Gwiazdy czekają na nas, każda stara się świecić jak najjaśniej, abyśmy właśnie na nią zwrócili uwagę. Jednak nie możemy na nią polecieć, gdyż mamy dużo spraw do załatwienia w domu. Ale kiedy już w domu wszystko będzie zrobione i wszędzie na całej ziemi będzie dobrze, to wtedy polecimy ku gwiazdom. Tylko polecimy nie samolotem ani rakietą, bo nimi leci się długo i nudno, a do tego w samolocie czy rakiecie nie zmieszczą się wszyscy. I nie zmieści się wiele innego ładunku. Nie zmieszczą się też drzewa i rzeczka. Kiedy uczynimy tak, że na całej Ziemi będzie dobrze, to na spotkanie z pierwszą gwiazdą polecimy całą Ziemią. A niektóre gwiazdy same zapragną przylecieć do Ziemi i przytulić się do niej. Gwiazdy wysyłały już swoje kawałki i przytulały się one do Ziemi. Ludzie myśleli najpierw, że to są komety, a to kawałki gwiazd. Wysyłały je gwiazdy pragnące dotknąć Ziemi. A my możemy polecieć na tę daleką gwiazdę całą Ziemią i kto zechce, zostanie na gwieździe, żeby stało się tam tak samo pięknie jak na Ziemi. Chłopiec podnosił swoje kartki, pokazując je słuchaczom. Na nich były rysunki rozgwieżdżonego nieba, szlaki przemieszczania się Ziemi ku gwiazdom. Na ostatnim rysunku były 2 gwiazdy w kwitnących sadach i oddalające się w swym międzyplanetarnym locie Ziemia. Kiedy chłopiec skończył swoją przemowę, przewodniczący ogłosił, że chętni mogą wystąpić jako oponenci lub wypowiedzieć swoje zdanie na temat tego, co usłyszeli, ale nikt się nie spieszył do wystąpienia. Wszyscy milczeli i, jak mi się wydawało, byli poruszeni. Dlaczego się tak denerwują? Zapytałem Anastazję, czyżby żaden z dorosłych nie znał się na astronomii? Denerwują się dlatego, Władimirze, że powinno się mówić w sposób zrozumiały i uargumentowany.
Przecież tu są obecne ich dzieci. Jeśli występ nie zostanie zrozumiany lub odebrany przez dziecięcą duszę, zrodzi się nieufność względem mówcy albo, co gorsza, niechęć. Dorośli cenią stosunek dzieci do siebie, więc denerwują się, bo nie chcą ryzykować. Boją się wyjść na głupców przed tu obecnymi, a przede wszystkim przed własnymi dziećmi. Głowy większości słuchaczy zaczęły się kierować ku siedzącemu pośrodku audytorium, starszemu, siwiejącemu mężczyźnie. Trzymał w objęciach małą, rudowłosą dziewczynkę, pretendentkę do wykładu. Obok nich siedziała młoda i piękna kobieta. Anastazja powiedziała: wielu patrzy teraz właśnie na tego mężczyznę w centrum widowni.